Gomułkizm z lat dwudziestych. Tytuł tego rozdziału jest naturalnie tendencyjny. Powinien brzmieć Leninowski Nep Narodowy, bo o nim będzie tu mowa. Tendencja tkwi w tym, aby zwrócić uwagę na identyczność taktyki komunistycznej, o której wielu bądź zapomniało, bądź nie znając historii nawet nie słyszało. Rozwiewa ona modne dzisiaj złudzenie o tak zwanej ewolucji komunizmu, znajdującej rzekomo swój wyraz w przejściu do narodowego komunizmu. W rzeczywistości narodowy komunizm jest wynalazkiem bardzo starym, bo jeszcze Lenina, i stanowił w zaraniu rewolucji podstawę wyjściową taktyki bolszewickiej. Wywołał też identyczne skutki w postaci tak zwanego wówczas paputnictwa. Ze strony realistycznie myślących, nacjonalistycznych sfer niekomunistycznych. Nacjonal Komunizm przez ogłoszenie gazetowe. Klasycznym przykładem tworzenia gomułkizmu pierwszych lat rewolucji bolszewickiej służyć może sowiecka Białoruś. Sądzę, że moi przyjaciele białorusini nie wezmą mi za złe przytoczenia tych szczegółów. Nie może być bowiem nic ubliżającego w stwierdzeniu, że narodowy ruch białoruski znajdował się w tym okresie w studium zaczątkowym. Każdy ruch ma kiedyś swój początek. Ilość uświadomionych Białorusinów nie stała w żadnej proporcji do rozległych obszarów etnograficznych białoruskich, Zjednoczonych od 30 grudnia 1920 roku w Związkowej Sowieckiej Republice Białoruskiej, czyli BSSR. W ten sposób eksperyment Białoruski Lenina uważać można za wzorcowy w tej dziedzinie. Tak jak całość eksperymentu narodowego Nepu stała się wzorcem dla przyszłych republik ludowych. A więc i dla PRL. Stwierdza to zresztą oficjalna wykładnia radziecka. Cytat. Doświadczenia nep miały znaczenie międzynarodowe. Obecnie w krajach ludowych demokracji, w zależności od ich właściwości, ich historycznego rozwoju i konkretnych warunków, stosowane są te same podstawowe zasady, które stanowiły fundament polityki NEP w ZSRR. Polityczny sławar Moskwa 1958 rok strona 388. Na Białorusi rząd sowiecki przystąpił, podobnie jak w innych republikach związkowych, nie do rusyfikacji, a przeciwnie, do odrusyfikowywania. Okazało się jednak, że brakuje inteligentów władających językiem białoruskim. Wobec tego, w lutym 1921 roku Centralny Komitet Wykonawczy w Mińsku powziął uchwałę wzywającą wszystkich, Ktokolwiek włada językiem białoruskim w piśmie, do powrotu na teren Białorusi. Wezwanie to zostało rozesłane w formie ogłoszenia do gazet sowieckich: Cytat. Nie szkodzi nawet, jeżeli władacie swoim językiem niepoprawnie. Tu, wśród rodaków, przypomnijcie go sobie i opanujecie na nowo. W marcu 1923 roku. Na dwunastym Kongresie Związkowym potępiony zostaje system rusyfikacyjny Rosji Carskiej i powzięta uchwała o praktycznym przeprowadzeniu białorutenizacji. W lipcu 1924 plenum CK partii BSSR postanawia wprowadzić przymusowo język białoruski we wszystkich urzędach, instytucjach i organizacjach partyjnych, państwowych i społecznych. Pracownicy, którzy nie nauczą się po białorusku w terminie przewidzianym, będą zwolnieni ze służby. W tym celu utworzone zostają przymusowe kursy języka białoruskiego. W październiku 1925 wyrażono naganę czynnikom odpowiedzialnym za niedostateczną białorutenizację kraju i polecono zdwoić wysiłki. W październiku 1926 Plenum CK postanawia: "Cytat. Cała komunistyczna partia bolszewików Białorusi musi rozmawiać po Białorusku. W roku 1927 jest już wiele tysięcy szkół początkowych, cztery Białoruskie uniwersytety, cztery fakultety robotnicze, trzydzieści szkół fachowych, trzydzieści szkół zawodowych, piętnaście szkół rzemieślniczych." Wszystko z językiem wykładowym białoruskim. Jednocześnie powstaje szereg instytutów naukowych, sztuk pięknych, muzeów, teatrów, bibliotek, etc. na czele z Instytutem Białoruskiej Kultury. IN Biał Kult pisane razem. Wydawane są masowo gazety, czasopisma, książki i inne druki białoruskie. Należy przyznać, że tempo tego eksperymentu jest zawrotne, jeżeli się weźmie pod uwagę, że poczęto dosłownie z niczego. Analogicznie przebiega proces ukrainizacji sowieckiej Ukrainy. Encyklopedia Ukrainoznawstwa na emigracji, New York, Monachium 1949, pisze, cudzysłów: Ukraińska literatura, sztuka, teatr itd. Doszły w owych latach w nawiasie 1922-1933 do niebywałego dotychczas rozkwitu. Ze strony komunistycznej jest to tylko taktyka obliczona na tym skuteczniejsze skomunizowanie mas ludzkich. Według klasycznej tezy: narodowa forma socjalistyczna treść. Narodzenie pierwszego paputnictwa. Mimo iż taktyka wówczas, podobnie jak dziś, była w gruncie zupełnie jasna, a chwilami wydawała się naiwnie jawna, Lenin nie omylił się co do rezultatów, jakie wywoła w zbiorowisku oślepionym rządzą zrealizowania krzewionych przez nich sloganów. Stąd narodził się pierwszy wielki ruch paputnictwa, który po latach w Gomułkizmie osiągnął punkt szczytowy chociaż pierwotna jego nazwa wyjdzie z obiegu. Już wtedy czołowi realiści narodowi wysunęli hasło, że to, co się dzieje, dzieje się nie za sprawą taktyki komunistycznej, lecz, cudzysłów, pod naciskiem mas narodowych. Jakkolwiek właśnie w klasycznym przykładzie Białorusi o żadnym nacisku z dołu, nacisku mas, już dlatego nie mogło być mowy, Gdyż uświadomienie narodowe ma sprawie nie istniało. Mimo to teza o decydującym wówczas wpływie społeczeństwa będzie obowiązywać nacjonalistów białoruskich do dnia dzisiejszego. Podobnie jak pol realistów obowiązuje teza o polskim październiku. Analogiczna jest też argumentacja. Cudzysłów należy wyzyskać możliwości, aby w legalnej formie krzewić kulturę narodową i rozwijać poczucie własnej państwowości. Białoruski Historyk Chłybinin. Większość białoruskich i znaczna część ukraińskich działaczy narodowych opowiedziała się za współpracą z komunistami. Wiele emigrantów zdecydowało się wracać do kraju, aby podjąć tam pracę ograniczoną dla dobra narodu. Wśród Ukraińców powrócili m.in. tacy wybitni politycy i działacze jak profesor. Gruszewski, A. Nikowski, M. Czeczel, P. Chrystiuk, M. Szrug, etc. Również spora liczba oficerów byłej Ukraińskiej Armii Narodowej. Nacjonalista białoruski, dr. Trampowicz, decydując się na współpracę z komunistami, zwrócił się do swoich rodaków z wezwaniem. Cudysłów. Inteligencja białoruska musi podjąć inicjatywę i dowieść, że pragnie ponosić odpowiedzialność za pracę i przyszłe losy narodu. Senior historyków i krytyk literacki białoruski Wsewołot Ignatowski wzywał, aby wszystko wykorzystać dla białoruskiego ruchu. Cudzysłów: Z chwilą, gdy ustrój stał się taki. Że kieruje nim komunistyczna partia, należy wykorzystać tę komunistyczną partię. Następnie sam wstąpił do partii, twierdząc, że tylko w ten sposób można realnie pracować dla dobra białoruskiej sprawy. Taktyka ówczesnego, jak go nazwaliśmy, gomułkizmu białoruskiego, nie pozostała bez wpływu i na białoruski kler katolicki ksiądz Adam Stankiewicz. W tym okresie poseł do Sejmu Polskiego rzucił w roku 1926 z trybuny sejmowej w Warszawie oskarżenie pod adresem administracji polskiej, przeciwstawiając pozytywnie stan, jaki panuje pod Sowietami. Faktem pozostaje, że tam życie ludu białoruskiego płynie wartkim nurtem, że powstało tysiące szkół białoruskich w BSSR. W roku 1925 udał się z Mińska do Pragi i Berlina w tajnej misji z polecenia rządu komunistycznego działacz białoruski Żółunowicz, celem nawiązania poufnego kontaktu z ówczesnym rządem, cudzysłów, Narodowej Republiki Białoruskiej na emigracji. Potrafił on namówić dwóch kolejnych premierów tego rządu, Ćwiklewicza i Łastowskiego do powrotu. W nawiasie dziwna koincydencja do akurat dwóch premierów polskiego rządu emigracyjnego którzy w ten sam sposób dali się namówić 30 lat później spowodowało to chwilowe rozpadnięcie a nawet oficjalną likwidację rządu emigracyjnego w powziętej uchwale mówi się że narodowy nep urzeczywistnił nadzieję co do przeistoczenia BSSR w prawdziwe państwo narodowe Dnia 15 października 1925 roku podpisany został protokół likwidacyjny, który głosił między innymi cudzysłów uznając, że urzędnicy w Mińsku, stolicy sowieckiej Białorusi, rząd ludowy istotnie próbuje rozbudzić kulturalne i państwowe dążenia ludu białoruskiego. I że sowiecka Białoruś jest dziś jedyną realną siłą zdolną do wyzwolenia zachodniej Białorusi spod Jarzma Polskiego. Zdecydowaliśmy się zlikwidować rząd Białoruskiej Republiki Narodowej i uznać Mińsk jako jedyne legalne centrum narodowego i państwowego odrodzenia Białorusi. W uchwale tej znajdujemy dwa znamienne momenty. Po pierwsze, Uznanie BSSR, mimo niejakich zastrzeżeń, za państwo białoruskie, po drugie, wspólny z komunistami interes w postaci wspólnego frontu antypolskiego. Nazwałem te momenty znamiennymi, gdyż trudno do prawdy oprzeć się, rzucającej się w oczy analogii z postawą dzisiejszych polrealistów. Uznanie Polski Ludowej, mimo zastrzeżeń. Za Państwo Polskie oraz wspólny z komunistami Front Antyniemiecki. Porównaj Juliusz Miroszewski, cudzysłów odrzucamy zasadę prymatu jakiejkolwiek ideologii nad interesami narodowymi. Jesteśmy z komunistami wszędzie tam, gdzie służą bezspornym polskim interesom. Kultura Paryż numer 12 łamane na 170 Grudzień 1961 rok, strona 6. Oraz porównania w dalszych rozdziałach niniejszej pracy. Narodowo-komunistyczny front antypolski. Komuniści, jeszcze z doświadczenia wojny domowej, wiedzą, że niczym tak się nie przyciąga i nie wiąże za sobą nacjonalizmu, jak popieraniem jego nienawiści do innego narodu. Z drugiej strony Unifikacja w komunizmie wymaga zatarcia rozbieżności narodowych. Przeto umiejętnie niwecząc, animozje narodowe w granicach ZSRR potrafili celowo dynamikę tych animozji skierować na zewnątrz, w kierunku dla nich właśnie pożądanym. W białoruskiej, jak i Ukraińskiej Republikach Sowieckich krzewiona jest zatem konsekwentnie i systematycznie nienawiść do Polski. Pod hasłem odzyskania zachodniej Białorusi i Ukrainy. Tak na przykład, utworzona już w grudniu 1923 roku Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi KPZB łączy się w roku 24 z Białoruską Rewolucyjną Organizacją, a wkrótce jednoczy w białoruskiej hramadzie elementy zarówno komunistyczne, jak i nacjonalistyczne. Antypolskie. Kramada kierowana jest bezpośrednio z Mińska, a zasilana funduszami w z Moskwy. O identycznej akcji antypolskiej prowadzonej na Ukrainie pisze m.in. Witwicki i Baran w artykule Ukraińskie Ziemli Pit Polszczeju Encyklopedia Ukrainozn, co następuje, cudzysłów. Pro-sowieckie nastawienie wśród ukraińskich ugrupowań miało swe podłoże zarówno w nierozsądnej polityce Polski, jak również w polityce sowieckiej w latach 24-29. Budziła bowiem ona nadzieję, że ukraińska kultura narodowa uzyskała pod Sowietami możliwość rozwoju nie tylko w formie, ale i w treści. Do tego przekonania doszły nawet te sfery, które dotychczas z komunistycznym światopoglądem nie miały nic wspólnego. Na płaszczyźnie tego wspólnego interesu doszło do coraz bliższych kontaktów pomiędzy komunistami i szeregiem wybitnych nacjonalistów ukraińskich. Wyraźnie prosowieckie stanowisko zajęli tacy nacjonaliści jak Kruszelnicki, Bobiński, Łoziński… Rudnicki, Czajkowski, Samora, Gawriłow, Kossaki i wielu innych. Skrajnie antypolski i prosowiecki kierunek przyjął sel Rob, rozporządzający we Lwowie dwoma organami prasowymi – Wola Narodu i Nowe Słowo. W roku 1927 powstała z rozłamu w UNDO prosowiecka Ukraińska Partia Robotnicza. Wydając tygodnik Rada, w Lwowie wychodzą za pieniądze otrzymane z sowieckiego Kijowa nowi szlachi Kruszelnickiego oraz Wikna Bobińskiego. Równolegle rozwija intensywną działalność komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy, KPZU, wydając m.in. nawet legalny organ Nowa Kultura. To są tylko niektóre przykłady. Polityka polska w stosunku do tzw. mniejszości narodowych była niewątpliwie fatalna, zwłaszcza w odniesieniu do Ukraińców i Białorusinów, zamieszkujących zwarte historyczne tereny. Czy jednak, gdyby była inna, potrafiłaby zmienić nastroje antypolskie tych narodów, nastroje, które przybrały z czasem charakter programowej nienawiści i do dziś dnia piętnują nieraz? Każdą ówczesną próbę porozumienia z niniejszą namiętnością niż Polacy kolaboracją z Niemcami. Prawdopodobnie by nie potrafiła, z tej prostej przyczyny, że eksperyment ówczesnego gomułkizmu, czyli narodowego NEP-u, udał się komunistom znakomicie. Skoro większość działaczy białorusko-ukraińskich uznała lub skłaniała się ku uznaniu BSSR i USSR za ich państwa, Polska została kapitalnie przelicytowana przez taktykę komunistyczną, jeżeli chodzi o rozwiązanie problemu białorusko-ukraińskiego w ramach wewnętrzno-polskich. Dlaczego koniecznie Rosja? Dlatego, by nie dopuścić do tezy wspólne zagrożenie ponadnarodowe. Rozgromienie nadzdemszczyny. Leninowski NEP narodowy zakończył się w pierwszych latach trzydziestych rozgromieniem tzw. Nacdemszczyny, czyli burzyłazyjno-nacjonalistycznego odchylenia od linii partii. Komuniści uznali w tym czasie, że taktyka nacją komunizmu osiągnęła rezultaty wystarczające zrobiła swoje należy więc z nią skończyć i przejść do następnego etapu. Stalin przystąpił jednocześnie do przymusowej kolektywizacji. Nacjonał komuniści natomiast skłaniali się, zresztą w naiwnej wierze, ku utrzymaniu indywidualnej gospodarki chłopskiej, hutorno je w podjętej na wielką skalę czystce wszelkiej wewnętrznej opozycji i wszystkich odchyleń od linii partii, rzecz jasna. Że i nadzdymy nie mogły być z niej wyłączone. Ofiarą padły w pierwszym rzędzie wszelkie zbyt wybujałe, jak na system komunistyczny, wolności w cudzysłowie i przywileje narodowościowe nacjonal komunistyczny. Należy zaznaczyć, że o jakiejkolwiek krusyfikacji w tym czasie mowy nie było, i zresztą być nie mogło. Gdyż w dalszym ciągu za wroga wewnętrznego numer jeden uważany był wielkopaństwowy rosyjski szowinizm, wielkodzierżawny ruski szowinizm. W poprzednim okresie wszelka rosyjskość nie tylko nie była uprzywilejowana, a raczej wręcz przeciwnie, cieszyła się mniejszymi w praktyce przywilejami niż inne formy narodowe. Obecnie nastąpiło skasowanie tamtych przywilejów i wyrównanie w ujednoliceniu wspólnej normy dla wszystkich. Był to zatem typowy proces pogłębiania komunizmu, stowarzyszącymi mu zwłaszcza wskutek rozkułaczania wsi, terrorem, zubożeniem miast, nędzą wsi aż do głodu, aż do ludożerstwa. Słowem, kolejna straszna w swej beznadziejności plaga. Która spada na życie ludzkie pod panowaniem komunistów i nęka wszystkich, bez różnicy wieku, płci, rasy i narodowości. Tymczasem zaszła rzecz taka. Wielu nacjonał komunistów i niepotrzebnych już papudcików zostało aresztowanych, zesłanych, rozstrzelanych. Znaczna większość, w tym częstokroć najwybitniejsi poeci narodowi etc., Włączyli się do nowego kursu i poczęli wielbić Stalina. Natomiast ci, którym udało się zbiec za granicę oraz przebywający od początku na emigracji, a obecnie rozczarowani do Sowietów, wysunęli niespodziewaną tezę rosyjską. To znaczy, winę za obalenie Nepu zrzucili nie na partię, nie na komunizm, a na szowinizm rosyjski który rzekomo opanował szczyty partyjne i nawrócił do tradycyjnej polityki odwiecznej Rosji, prześladującej inne narody. Od tej chwili ta Teza Rosyjska identyfikuje Sowiety ze Starą Rosją. I ten znak równania staje się hasłem przywódców zniewolonych przez komunistów narodów, aż po dzień dzisiejszy. Głosi ona, że światowy komunizm jest li tylko produktem ubocznym, Narzędziem w rękach rosyjskiego imperializmu. Dlaczego tak się stało? Z kilku względów, m.in. ujawnienie na przykład przez białoruskich i ukraińskich nacjonalistów istotnej taktyki sowieckiej urównałoby się ujawnieniem własnych złudzeń i własnej naiwności, czyli gruntownemu skompromitowaniu polityki paputnictwa, której byli gorącymi zwolennikami jeszcze do niedawna. Zwalając natomiast winę na Rosję, przedstawiali rzecz tak, jakby komunizm w gruncie rzeczy nie był zły, że zatem mieli rację, iż z nim chcieli współpracować i mogliby współpracować nadal, gdyby nie został on opanowany przez imperializm rosyjski. Główna jednak przyczyna wysunięcia tej tezy tkwiła w czym innym, z czego zarówno wówczas, jak dziś nie wszyscy sobie zdają sprawę. Teza rosyjska równa się tezie antypolskiej. Brzmi to wprawdzie paradoksalnie, ale paradoksem nie jest, albowiem w całej sprawie chodziło nie tylko o rozbudzenie antagonizmów antyrosyjskich, ile niedopuszczenie tezy, że Sowiety mogą stanowić wroga hierarchicznie nadrzędnego, gdyż z chwilą przyjęcia takiego stanowiska, czyli uznania Sowietu za centralę światowego zagrożenia czy jak mówiono jeszcze wówczas, zarazy. Polska automatycznie stawała się wrogiem mniejszym, a nawet mogła być potraktowana za sojusznika w obliczu wroga wspólnego. A tego właśnie nacjonalizm białoruski i ukraiński, rozhuśtany w propagandzie antypolskiej, pragnął uniknąć za wszelką cenę. Natomiast sprowadzenie poziomu międzynarodowego komunizmu do poziomu narodowej Rosji wytwarzało wartości z wagi gatunkowej równorzędne, rosyjski i polski, jako wróg jednej płaszczyzny. W praktyce zresztą, zwłaszcza niektórych ugrupowań ukraińskich, utrzymało się uznanie Polski za wroga większego, z którym żadne kompromisy nie są możliwe. Właśnie gdy w Sowietach kończył się fatalnie narodowy nep. W Wiedniu został zwołany kongres ukraiński OUN, a 29 lipca 1930 rzucono hasło zbrojnych wystąpień antypolskich, które, jak wiadomo, pociągnęły za sobą smutną pamięć pacyfikacji Galicji. Teza rosyjska, tezą antyniemiecką. Jak to zaznaczyliśmy na wstępie, metodą niniejszej pracy jest metoda porównawcza. Porównując antyrosyjskie stanowisko nacjonalistów białoruskich i ukraińskich z początku lat 30., do antyrosyjskiego stanowiska dzisiejszych polrealistów dostrzeżemy analogię historyczną. W Niemczech istnieje, zwłaszcza wśród sfer szukających zbliżenia z Polakami, rozpowszechniony pogląd, że ci Polacy, którzy nastawieni są z pobudek narodowych antyrosyjsko, tym łatwiej przyjąć mogą postawę filoniemiecką. Jest to pogląd wynikający z anachronicznej oceny, przeważnie na podstawie doświadczeń z I wojny światowej, Władysław Studnicki. Dziś tezę antyrosyjską, to znaczy, że Sowiety są w gruncie tą samą Rosją, a międzynarodowym komunizmem jest niczym więcej jak tylko narzędziem starego imperializmu rosyjskiego. Reprezentują przed innymi najwięksi właśnie przeciwnicy Niemiec. Z tych samych bowiem względów, dla jakich najbardziej antypolskie sfery białorusko-ukraińskie sprowadzały Sowiety do hierarchicznie równorzędnej płaszczyzny, Rosja-Polska, polskie sfery antyniemieckie sprowadzają do równorzędnej płaszczyzny, Rosja-Niemcy. A mianowicie dla niedopuszczenia poglądu. Że Sowiety z wagi gatunkowej stanowić mogą przeciwnika nadrzędnego. Albowiem utrwalenie tezy, że komunizm jest zagrożeniem ludzkości, a nie narodu, sprowadzałoby automatycznie Niemcy do przeciwnika hierarchicznie mniejszego, lub nawet do potencjalnego sojusznika w walce z zagrożeniem powszechnym. Wywracałoby zatem koncepcję polrealistów. Którzy uznanie granicy na odrze Nysie uważają za postulat ważniejszy niż odzyskanie wolności, a Niemców za przeciwnika numer jeden. Trudno orzec, czy wielu zdaje sobie sprawę z roli, jaką sprowadzenie Sowietów, Rosji, na jedną płaszczyznę z Niemcami odgrywa w odwróceniu uwagi od międzynarodowego zagrożenia komunistycznego. Na pewno jednak najwybitniejsi z obozu pol realistycznego, gdyż inaczej sformułowanie takie jak na przykład cudzysłów członkostwo w bloku antykomunistycznym oznaczać by musiało akceptację hegemonii Niemiec. Kultura Paryż grudzień 1961 rok mogłoby się wydać zaskakujące lub wręcz niezrozumiałe. Niewątpliwie zdają sobie też z tego sprawę komuniści. Nie od dziś bowiem, propagując z jednej strony jawnie rewolucję światową, z drugiej strony profitują po cichu z tezy państwo rosyjskie, a nawet, jak to zaraz zobaczymy, sami lansują podobną dezinformację. Następny rozdział, pierwsza wielka prowokacja orzekomej, cudzysłów, ewolucji komunizmu.